Dzień dobry, Kościele. Alleluja. Wszyscy, którzy oglądacie w domach, gdziekolwiek jesteś, my salutujemy Twojej wierze. Dziękuję Ci, Panie. Chcemy kontynuować tak, jak Duch Święty prowadzi. Jeżeli On prowadzi w tym kierunku, to będziemy szli w tym kierunku. To jest właśnie przekaz, jaki otrzymujesz każdy tydzień. Duch Ojca. Alleluja. Znać Jezusa, znać Ducha Świętego. To znaczy, jeżeli Ty nie znasz Ducha Świętego, to nie możesz znać Jezusa. Ja znam Jezusa i ja znam Ducha Świętego. A jeżeli Ty nie znasz Ducha Świętego, to nie możesz znać Jezusa. I to jest temat, na którym chcemy dzisiaj rozmawiać. Powiedz swojemu sąsiadowi, znać Jezusa, to znać Ducha Świętego. Jeżeli mówisz, że znasz Jezusa, nie znając Ducha Świętego, to nie jest Jezus w mocy Ducha Świętego. On jest Duchem i Jego wielbiciele muszą to czynić w duchu i w prawdzie. O jakim rodzaju Jezusa mówimy? Znać Jezusa, to znać Ducha Świętego. Alleluja. Chcemy przeczytać teraz z różnych miejsc, z 1 Koryntian 2, od 1 do końca. Z Jana 16, od początku do końca. Później Jana 3, 27. Damy wam tu kilka miejsc, aby te miejsca dadzą wam większe wejrzenie w to, o czym dzisiaj mówimy. 2 Koryntian 5, 17, 2 Koryntian 4, 18. To tak samo wam pomoże. Dziękuję. Przeczytamy teraz z 1 Koryntian 2. A więc tak było ze mną, bracia i siostry, kiedy przybyłem do was, nie przyszedłem z elokwencją albo ludzką mądrością, a kiedy proklamowałem świadectwo o Bogu. Ale ja zdecydowałem się nie znać nic wśród was innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Werset trzeci. Przyszedłem do was w słabości, w wielkim strachu i drżeniu, a moje przesłanie nie było głoszone w mądrości ludzkiej, ale w demonstracji mocy Ducha. Tak, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Alleluja. I kiedy pójdziesz dalej, to znajdziesz mądrość Bożą objawioną przez Ducha. Werset szósty. My, jak kiedykolwiek mówimy przesłanie mądrości wśród dojrzałych, to nie jest to mądrość tego świata, tego wieku. Przeczytajmy to całe do końca i te wszystkie miejsca, które wam przekazaliśmy. Kiedy przeczytacie cały drugi rozdział 1 Koryntian, to zrozumiecie, że Duch jest organem, przez który poznajemy niebiańskie rzeczy. Ludzki duch jest martwy ze względu na grzech. Naturalny człowiek to jest człowiek intelektu i umysłu. Nie może rozumieć ani odebrać rzeczy od ducha. Tam, gdzie nie ma wizji, lud ginie. I to, co się dzieje w naszej generacji, rzeczy giną. Nie możesz widzieć szatana w naturalnie.
Ja nie widzę szatana naturalnie. Ja widzę szatana po drugiej stronie, w świecie duchowym. I to właśnie dlatego, tam gdzie nie ma wizji, tam jest zniszczenie. Tam jest zabijanie. Powiedz swojemu sąsiadowi, ja nie widzę szatana naturalnie. Ja widzę szatana po drugiej stronie, w świecie duchowym. Dlatego Biblia mówi, że tam, gdzie nie ma wizji, ludzie giną. Szatan uderza. Powiedz swojemu sąsiadowi, tam, gdzie nie ma wizji, ludzie giną. Co widzicie tutaj? Nie można zobaczyć, co tam jest. Twoim wzrokiem nie można tego zrobić. Jest to niemożliwe, aby widzieć, co tam jest. Każdy jest obnażony do rzeczy, które nie są zgodne ze Słowem Bożym. Jeżeli twoje uczucia kontrolują twoją wiarę, to ty możesz być chrześcijaninem, ale będziesz kontrolowany przez szatańskie narzędzia. Jeżeli te rzeczy kontrolują twoje uczucia, a twoje uczucia twoją wiarę, to możesz być chrześcijaninem. Ale uwaga, będziesz kontrolowany przez szatańskie narzędzia. Powiedz swojemu sąsiadowi, ja nie widzę szatana w naturalny sposób. Ja widzę szatana po drugiej stronie, w duchowym świecie. Powiedz to swojemu sąsiadowi. Ja nie widzę szatana w naturalny sposób. Ja widzę szatana po drugiej stronie, w świecie duchowym. Ja jestem dużo bardziej, czuję się komfortowo chodząc w duchu, ponieważ właśnie tam mogę słyszeć Jezusa. Powiedz swojemu sąsiadowi. Jest mi dużo bardziej komfortowo chodzić w duchu, ponieważ tam jestem w stanie słyszeć Jezusa. Jest to komfortowe chodzić w duchu, bo właśnie tam mogę słyszeć Jezusa. Tibi Joshua. Tak, proszę Pana? To w duchu. Ale normalnie, naturalnie widzisz, jakie życie żyjesz dzisiaj? Ja jestem, jest mi komfortowo chodzić w duchu, bo właśnie tam mogę słyszeć Jezusa. Bóg daje nam swojego ducha, abyśmy go poznawali. Znać Jezusa to znać Ducha Świętego. Nie zapomnij. Jest bardzo duże pomieszanie, bardzo duże pomieszanie w Kościele. Jest to wielkie oszustwo, że możemy duchowe prawdy poznać intelektualnie. Jest możliwe wyrastać w Kościele jak od malutkiego dziecka. Twój tato jest założycielem tego kościoła, tamtego kościoła. I nauczyć się wszystkich rytuałów, ale nie znać Jezusa. Ponieważ Jezus nie jest znany przez te zewnętrzne rzeczy, poznawany. Jezus nie jest poznawany przez te zewnętrzne rzeczy. Tam w Jana 16 jest perfekcyjnie jasne, doskonale jasne, że Duch Święty jest tym jedynym, który objawia nam Jezusa. Jest to doskonale widoczne, że Duch Święty jest tym jedynym, który objawia Jezusa nam. Ty możesz czytać swój Nowy Testament, a dalej nigdy nie znaleźć w nim Jezusa. Możesz być przekonany, że Jezus jest Synem Boga,
ale dalej nie znaleźć Jezusa. Możesz być nawet wydawcą z Biblii, wydawcą Biblii. Możesz wiedzieć, że Chrystus umarł za ciebie. Możesz dowodzić w tej i tamtej religijnej organizacji. Możesz być założycielem i głównym dowodzącym, a dalej nie znać Jezusa z Nazaretu w mocy Ducha Świętego. W Kościele jest dwóch Chrystusów. Ty musisz poznać dzisiaj tego, którego masz uwielbiać. Jest dwóch Chrystusów. Jest Chrystus z opowiadań i historii i piosenek. Ten niemowlę Jezus. I drugi to jest ten Chrystus, którego Duch Święty objawia. Dużo ludzi wie o Chrystusie, ale oni nie znają Jezusa. I to jest ta różnica. Wiedzieć o Chrystusie, a znać Chrystusa. Tam w Jana 3:27 jest napisane, że żaden człowiek nie może otrzymać nic oprócz tego, co jest mu dane z góry. Żaden człowiek nie może otrzymać, jeżeli nie jest mu to dane z góry. W 2 Tymoteusza 3:16 jest napisane, że wszystkie pisma są dane przez inspirację Bożą i są dobre. Jeżeli rozumnie weszłeś w chrześcijaństwo, to pewni mędrcy mogą cię mądrze wyprowadzić z niego, dopóki nie znasz Ducha Świętego. Ponieważ poznać Jezusa, to poznać Ducha Świętego. Jeżeli jesteś przez mądrość umysłu własnego chrześcijaninem bez Ducha Świętego, to pewni mędrcy mogą cię mądrze z niego wyprowadzić, dopóki nie poznasz Ducha Świętego. Znać Jezusa to znać Ducha Świętego. Dlatego widzisz dzisiaj ludzi, ja jestem w tym kościele, ale dzisiaj już nie chcę iść do kościoła. Ja mówię, że jestem chrześcijaninem, ale nie, już nie. Ja pastor, nie, ja już nie jestem pastor. Ewangelista, a nie, już nie jestem ewangelista. Bo ponieważ pewni mędrcy są w stanie cię przez mądrość wyprowadzić z chrześcijaństwa. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo upada albo stoi na Jezusie Chrystusie. Stoi albo upada na światłości, oświeceniu Ducha Świętego. Albo jest to Duch Święty, albo jest to ciemność. Albo jest to Duch Święty, albo ciemność. Duch Święty jest Bożym nakazem dla życia. Jeżeli nasza wiara ma być wiarą nowotestamentową, jeżeli Jezus Chrystus ma być Chrystusem Boga, a nie Chrystusem historycznym, to oświecenie Ducha Świętego powie nam to do naszych serc, że my uczymy się przy u stóp Jezusa, a nie przy ludzkich stopach. Nie. Nie klaskajcie, bo to, co ja mówię, nie wymaga aplauzu, ale to wymaga bardziej płaczu, głębokiej refleksji, ponieważ ja nie widzę tutaj chrześcijan wokół nas. Ja widzę religijnych ludzi, którzy siedzą. Więc dlaczego klaszczesz? Ja nie widzę tutaj chrześcijan.
Ja widzę religijnych ludzi, którzy siedzą. Ty służysz Bogu tak, jak twoi przodkowie służyli. Jak tata się modlił, tak ty się modlisz. Jak tata pościł, tak ty pościsz. W ten sposób służymy Bogu. Chrystus historycznie opowiadany w piosenkach. Niemowlę Jezus. Kto jest chrześcijaninem wśród nas? Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to powiedz mi, czy widzisz poza mnie? Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to żyjesz przez Ducha Świętego i jesteś w stanie widzieć poza mnie. A ty widzisz tylko mnie, nic poza mną. Dlatego właśnie my jesteśmy w stanie robić to, co nam się podoba, bo my nie widzimy świata duchowego. Nie chcesz się iść do kościoła, to nie idziesz, bo ty stałeś się z rozsądku chrześcijaninem. Gdzie pójdziesz, jeżeli dzisiaj jest twój ostatni dzień na ziemi? Czy jest jakieś królestwo dla religijnych? Jeżeli to jest ostatni twój dzień, to powiesz swojemu Jezusowi, ja byłem członkiem tego kościoła? Czy to wystarczy? Czy tak powinno być? Ja nie widzę chrześcijan tutaj wśród mnie, wśród nas. Będziemy kontynuować teraz naszą podróż. To jest przesłanie, które dzisiaj mamy. Znać Jezusa, to znać Ducha Świętego. Dziękuję wam. Jeżeli nie jesteś napełniony Duchem Świętym, nie możesz być posłuszny zapisanemu Słowu. To jest ta najbardziej bolesna część. To znaczy, że ty tylko nosisz Biblię i ty czytasz historyczną część jej, ponieważ nie możesz w żaden sposób być posłuszny Słowu Bożemu, jeżeli nie jesteś napełniony. To jest ta najbardziej bolesna część. Daj mi na chwilę tą Biblię. Ty możesz ją czytać jako religijny człowiek, aby ją głosić, aby o niej mówić, ale żyć nią to jest niemożliwe. A jeżeli nie możesz być posłuszny zapisanemu Słowu, to gasisz Boga. Gasisz Go. Po prostu Go gasisz. I to jest ta najbardziej bolesna część. Czytać Biblię, nosić Biblię. To znaczy, to Słowo tam jest po prostu tylko historią. A Duch Święty niesie, prowadził tych, którzy pisali tę Biblię. To jest to najbardziej bolesne, bardzo bolesne. A wielu z was przeczytało wiele, wiele razy tę Biblię. Mamy tutaj nawet tych, którzy ją w różny sposób tłumaczyli i wydawali. I żyją z tego dzisiaj. Dokąd my zmierzamy? To jest to najbardziej bolesna część. Bo ty nie masz potrzeby posiadania Biblii. Ja teraz będę wyciągał rękę, będziesz widział, ludzie się trzęsą, ale ty nie wiesz, co ich trzęsie. To moc zmartwychwstania, która przepływa przeze mnie do nich, to ty tego nie widzisz. Ty tylko widzisz, jak ludzie upadają, trzęsą się. To wydaje ci się magią. Co to jest? Co ich wywraca? Nie dotyka ich, oni się wracają. I teraz zaczynasz uprawiać obrażanie Boga w twoim sercu, ponieważ nie rozumiesz, co się dzieje i twoje serce mówi wiele. Ono obraża Boga. Ono nie jest w spoczynku. Ty obrażasz Boga, różne rzeczy tam w twoim sercu, bo to, co ty nie rozumiesz, to twoje serce po prostu odrzuca, obraża. W tym problemie wszyscy się znajdujemy. Ja powiem, będę stał, nie idź tam do tego kościoła. A dlaczego mam powiedzieć tak? Jeżeli tam pójdziesz, to zobaczysz więcej. A to pomoże twojej historii. Aby cię właściwie służyć Bogu, musisz, jeżeli teraz kościół jest zły, to idź tam, zobacz to sam. Jeżeli nie widziałeś wystarczająco ciemności, to nie możesz docenić światłości. To jest to. Proszę. Ty nie służysz Bogu, nie możesz służyć Bogu bez Ducha Świętego. Jeżeli służysz Bogu bez Ducha Świętego, to służysz Bogu, którego nie znasz. Powiedz swojemu sąsiadowi, jeżeli służysz Bogu bez Ducha Świętego,
to ja służę Bogu, którego nie znam. To Duch powoduje, że Go poznajemy. Służyć Bogu bez Ducha Świętego, to służyć Bogu, którego nie znasz. A to jest właśnie Bóg, którego mieli nasi ojcowie. I to jest życie dzisiaj, jakim ty żyjesz. Ktoś ci powiedział, mówi, co Bóg mówi. Bóg ci mówi, że masz spać. I ty chcesz żyć całe życie tak. Bóg mówi, masz spać. Bóg mówi, masz wstać. Masz pościć. Bóg mówi, że masz jechać do Londynu. I to takim życiem chcesz żyć cały czas? Ktoś ci ma zawsze mówić, co Bóg mówi. To i to pokazuje, że ty nie znasz swojego Boga, bo ktoś zawsze ci to mówi. Jak długo jeszcze tak ma być? To jest bardzo, bardzo bolesne. Powiedz swojemu sąsiadowi, to jest bardzo, bardzo bolesne. Bardzo, bardzo bolesne. I to jest to, co ja widzę. Bardzo, 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 bardzo bolesne. Intelektualnie poznawanie prawd biblijnych to jest bardzo, bardzo bolesne. Musimy z tego wyjść. Ty musisz z tego wyjść. Zapomnij o swoich problemach. Ty nie masz problemu. To jest jedyny problem, jaki masz. Wszystkie inne problemy to nie problemy. Największy problem dla ciebie to służenie Bogu, którego nie znasz. Powiedz swojemu sąsiadowi. Największy problem. Wszystkie inne to nie problemy. Największy problem to służenie Bogu, którego nie znasz. Zobacz twój wiek dzisiaj. Ile masz lat? Służyłeś Bogu? Miałeś sen, to i musisz konsultować kogoś, żeby ci powiedział, co to znaczy. Masz pracę, musisz wiedzieć, czy to jest od Boga praca. Szukasz, żeby ci ktoś powiedział. Chcesz kogoś wyjść za mąż? To szukasz i dowiadujesz się, czy to jest dobra rzecz. Ale takie życie nie jest dobrym życiem. Człowiek nie może nic otrzymać, jeżeli nie jest mu dane z góry. A ty otrzymujesz od ludzi, od ludzi, od ludzi. Dokąd my zmierzamy? Ty mówisz, że jesteś biedny. Ty nie jesteś biedny. Ty mówisz, że jesteś chory. Ty nie jesteś chory. Ty tylko służysz Bogu, którego nie znasz. Jeżeli jesteś dzisiaj błogosławiony, i dalej będziesz kontynuował służenie Bogu, którego nie znasz, to w końcu staniesz się jeszcze biedniejszy, aż w końcu zaczniesz służyć Bogu, którego znasz.